W życiu jak w boksie. Jeśli chcesz coś wygrać, musisz o to walczyć. I musisz być w tym dobry. Wojak. Dobry jest. Trzymać? No. Raz. Słuchasz, lubi? Jeszcze trochę niż. Dobra, będzie dobrze. Norbert Dąbrowski jest moim gościem. Jesteśmy na imprezie upamiętniającej osobę Jerzego Kuleja. Norbert, kolejne zwycięstwo dopisane do swojego rekordu i kolejne przed czasem. Tak, udało się wygrać przed czasem. W trzeciej rundzie złapałem mojego przeciwnika parę razy na doły. Odczuł to, widać było, że dosyć mocno i widać, że odeszły mu chęci już na dalszą walkę. No właśnie, te ciosy bite na dół, zacząłeś już intensywnie je bić od drugiej rundy i chwilę potem już siały spustoszenie, co zakończyło się przed czasem. Te ciosy mogły się podobać? Tak, na pewno. Ostatnio tam takie elementy były ćwiczone z trenerem. To jest zawodnik tutaj. Taki, to nie był taki typowy bokser, zawodnik jakiś tam z kickboxingu, także trener podpowiedział, żeby bić ciosy na dół, osłabić ten korpus i wykonywałem te wskazówki i widać, walka się zakończyła przed czasem. Walka odbywała się na imprezie właśnie skierowanej do osoby Jerzego Kuleja. Na pewno cieszy też fakt, że oczywiście zwycięstwa, ale jakby również tego, że mógł nas obserwować Jerzy Kulej z góry. Tak, no powiem szczerze, że jestem zaskoczony tutaj tą oprawą. Impreza naprawdę fajnie jest tutaj przygotowana i cieszę się, że miałem okazję akurat zaboksować tutaj na właśnie imprezie upamiętniającej Jerzego Kuleja. Norbert, nie ma co ukrywać, że ta walka miała być dla Ciebie tylko pewnym przejściem do ważniejszych, ciekawszych walk. Czy masz teraz jakieś pomysły po rozmowach z Andrzejem Gintrukiem, co dalej? Tak, ta walka to było takie przetarcie, żeby tam nie zardzewieć, przerwak między tam jakimiś walkami, galami różnymi. I no szykujemy się jeszcze, że w grudniu może zaboksować już 8-rundowy pojedynek, może z jakimś lepszym przeciwnikiem. Także tą walkę traktuję jako takie przetarcie i przygotowanie się do jakichś ważniejszych pojedynków. Ja wiem, że jeszcze troszkę za wcześnie, ale czy na kolejny rok masz już jakieś cele, takie, które sobie mówisz już od jakiegoś czasu, czy ten nowy rok przyniesie coś intensywnego w Twojej karierze? Tak, znaczy moim celem jest, chciałbym już skoczyć na ten wyższy pułap i zacząć boksować dłuższe dystanse. Już parę tych szóstek stoczyłem i chciałbym się zmierzyć na dystansie 8 rund i chciałbym właśnie takiego wyzwania. Niedługo Twój dobry znajomy Mateusz Masternak stanie do najważniejszej walki w karierze o pas EBU. Jak widzisz tą walkę? Jak widzę? No widziałem tam urywki walki jego przeciwnika Hapoi. No i myślę, że powinien sobie poradzić. Jeżeli nie przed czasem, to na pewno wygra tą walkę na punkty. I oby tak było. Trzymamy kciuki. Moim gościem był Norbert Dąbrowski. Dzięki bardzo. Dzięki. Pozdrawiam wszystkich czytelników Boxer.org.